Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. No i tak, jesteśmy już w Jarkendarze. Ja nie pamiętam, czy tu jeszcze z kimś miałem pogadać. Widzę, że Kronos gdzieś niesamowicie ucieka. Nie wiem, czy się wystraszył czegoś. Pohandlujmy. Dobra, Kronos tu ma jakieś pierdołki. Nie, no w sumie chyba nic tu. Tak, muszę kupić mapę, o tym zapomniałem. Dobra, mapa się nam przyda. Więc tak, tutaj jeszcze zanim pójdziemy już w stronę tam piratów, to ja wam chciałem pokazać dwie takie miejscówki jakby. Zresztą jeszcze tutaj populujemy trochę na pełzacze i jakieś inne tam stworzonka. Więc tak, pierwsza rzecz, mamy tutaj zwój. Jeszcze wyżej coś tam chyba jest. Tutaj jest taki... Takie schodki są i możemy sobie tutaj pozbierać parę rzeczy, więc warto to zrobić. Tu mamy jakieś złoto. W ogóle zauważyłem, że niestety spadły mi FPS-y tutaj w tym Jarkendarze, no i to mnie zesmuciło. Na dodatek musiałem zmniejszyć odległość renderowania terenu, bo po prostu nie wiadomo czemu komputer nie wyrabia. Chociaż będziemy to próbowali zwiększyć jeszcze, ale to za chwilę. I tu mamy taką lokację jakby ukrytą, no bo wiadomo, nie jest to takie standardowe miejsce, gdzie każdy sobie może wejść. Jeżeli ktoś nie sprawdzi, to po prostu się tutaj nie dostanie. No i mamy tutaj jakieś leśne jagody w ilości dużej, no i mamy też tutaj wodę, piracki kordela z miksturę. Jakieś takie podstawowe sprawy. Zawsze można sprzedać, przynajmniej jakaś kaska wpadnie. Więc tak, teraz już sobie zejdziemy tutaj na dół schodkami. Jeszcze tam widziałem w tamtym rejonie coś. Wiecie, jak ja to taki eksplorator jestem bardziej, więc z chęcią bym się dowiedział, jak tutaj jakoś zejść, żeby to zbadać. No i w sumie możemy tu zejść. A wiecie, że tutaj w tym miejscu nigdy jeszcze nie byłem, odkąd gram w Gothic 2 Noc Kruka. Nigdy tutaj nie podszedłem do tego miejsca. I czy warto było? No jakaś błyskawica, jakieś coś. No wiecie, niby coś tu jest, więc nie jest tragicznie. Tylko czy stąd się uda zejść w miarę bezpiecznie? No powinno się udać. Przeżyłem, więc okej. Tam już widzimy Jacka Alligatora. Ale my sobie jeszcze tutaj trochę pochodzimy. Z racji głównie na to, że na pewno spotkamy tutaj, no niestety już go nie spotkamy, ale przynajmniej znajdziemy jego ciało. Chodzi mi o rybaka bodajże Williama. Chyba tak miał on na imię. Tylko tak, tutaj mamy parę miejscówek i to by się przydało wszystko poogarniać. Wiem, że będą tu jaszczury na pewno. Albo przynajmniej jeden jaszczur. W ogóle tutaj jest strasznie pogmatwana ta lokacja. Ale to wszystko ogarniemy. Generalnie plan był mój taki, aby już w tym odcinku udać się do obozu piratów, ale wychodzi na to, że niestety ten odcinek będzie taki trochę... Oj, słyszę jaszczura. A! Już leciutko na dwa strzały, to nie problem takiego jaszczura pokonać. I tu powinno być ciało właśnie Williama. Mamy tutaj liścik, który wam zaraz przeczytam. Tylko go znajdę w ekwipunku. O, jest tu. Williamie, kiedy księżyc jest w pełni, strażnicy są rozkojarzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny. Jeśli będziesz iść drewnianą tamą, uda ci się wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie doliny, daleko na zachodzie. Kiedy tam dotrzesz, z łatwością uciekniesz łodzią. Ktoś, kto tobie dobrze życzy. Czy tam ktoś, kto ci dobrze życzy. No ale niestety, jak sami widzicie, rybakowi nie udało się zbytnio dobiec do wyznaczonego miejsca. Co jest równoznaczne z tym, że niestety zginął. Jakby to powiedzieć, no mógł szybciej biegać, nie byłoby wtedy żadnych problemów. Jestem ciekaw, jak sobie poradzę z polnymi pełzaczami, których też tu jest tutaj bardzo dużo.
generalnie w całym Jarkendarze. Tu też mam jakieś zwierzątko. O kurde. Oj, oj, oj. Widzieliście, co tam było? Brzytwiak. Wiecie co, tutaj się trochę cykam w tym momencie, bo jednak brzytwiaki to są bardzo mocne stworzenia i nie jestem pewny, czy dam sobie radę z takim brzytwiakiem, ale... udało się. Kurczę, albo ja tak bardzo przypakowałem tą postać, albo coś tu jest nie tak, bo brzytwiaki pamiętam, że sprawiały mi bardzo dużą trudność. Kiedy ostatnio grałem łucznikiem, wychodzi na to, że chyba trochę przesadziłem z tym pierwszym rozdziałem i stworzyłem zbyt mocną postać, ale to nie jest problem. To jest najmniejszy problem, jaki może być. Uwierzcie mi, że są dużo gorsze problemy w Gothicu niż zbyt potężna postać, bo to jest bardzo mały problem. Dobra, co tu jeszcze mamy? No ja sobie tak tutaj eksploruję w tym odcinku byle co. Tak, żeby po prostu, no wiecie jak ja to, po prostu no wszystko muszę mieć ogarnięte, posprawdzane, przeszukane, no wiecie jak ja to robiłem w pierwszym rozdziale, bardzo dokładnie wszystko sprawdziłem. Nie wiem, czy tu wyjdę, chyba nie. Tu co mamy jeszcze? Ciemne grzyby. No, myślę, że w tym odcinku chociaż się uda dobiec do tego miejsca. Ciekawe, czy go trafię. O, udało się. Bardzo dobrze. Dobra, więc jakby to powiedzieć, no pójdziemy teraz tutaj do tego... nie wiem, jakby to nazwać. Jest to coś na rodzaj... powiedzmy jakiegoś ołtarza albo jakiegoś miejsca takiego, nie wiem jakby to nazwać. Wiem, że była na to jakaś taka dosyć fajna nazwa, ale niestety jej nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że coś tutaj można było zrobić. Coś przeszukać, coś zeksplorować. No nie wiem, takie mam jakieś skojarzenie, że tutaj też jakieś ciało chyba było. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby pamięć mnie zawodziła i chodziło mi o to ciało, które już znaleźliśmy. Tak czy owak... Nie no, tu są wszędzie ciemne grzyby. O kurcze, widzieliście jak przyrżłem? Aż się uleczę, tylko... Dobra, mamy. Mogłem iść się przespać, ale szczerze nie chce mi się. Wiem, że to nie jest problem, że tam straciłem teraz te dwa zwoje. A przynajmniej możemy iść dalej. No więc tutaj raczej no wszystko już mam ogarnięte. Polny pełzacz. No tutaj by się przydało zejść jednak. I chyba tak zrobimy. Że po prostu zejdę tutaj tą ścieżką, bo w sumie u góry już jest wszystko wybrane, że tak powiem. A polny pełzacz zawsze spoko. No widzicie, no. Niby trudne stworzenie, niby się wydaje, że będzie jakikolwiek poziom trudności tutaj, a... No co mam powiedzieć, no... Wciągam ich na śniadanie. Nie wiem, czy coś tu może być jeszcze trudnego. No chyba nie bardzo. Tu też są jakieś polne pełzacze. No nie no, jakieś tam obrażenia mają. Widzicie, już kolejny poziom. Trochę jednak za łatwo. Taką mam opinię na ten temat. Ale jeszcze może się okazać, że będzie trudno. Czy go trafię?
No co jest, nie trafię go? To chociaż spróbuję tego, co się nie rusza. Dobra. Kolejne dwie sztuki zabite. No powiem wam, że doświadczenie leci tutaj zabójczo prędko. Mamy jakiś pierwszy skarb, który sobie zaraz sprawdzimy, co tam ciekawego się znajduje. Złoty puchar, jakaś kamienna tablica. Jeszcze mamy kuferek. W którym no nic ciekawego niestety. Ja się uleczę, zaraz zapiszemy grę. Pełnia życia, kurde, zmarnowałem ją trochę. Ale nie chce mi się już wczytywać. No jak widzicie, Jarkendar jest banalny. Ale za to naprawdę w tym miejscu możemy nabić tyle doświadczenia. Kurczę, jak mi się nie chce zbierać już tego wszystkiego po prostu. A z drugiej strony będę później żałował. Wiem, że będę później żałował tego, że na przykład nie zebrałem rośliny leczniczej i nie mogę sobie zrobić mikstur. A to wszystko będzie w kolejnych rozdziałach bardzo przydatne, więc trzeba będzie i tak kupować te mikstury naprawdę w ilościach kosmicznych. Więc mimo wszystko jednak wolę, jakby to powiedzieć, nie olewać tego aż tak bardzo. A sobie tu popoluję trochę. No bo w sumie jest na co. Jest tu tych zwierzątek trochę. Tu jakieś polne pełzacze. Za każdego naprawdę dużo punktów doświadczenia, bo 150 doświadczenia za istotę, którą mam na dwa strzały, to jest naprawdę bardzo dobry poziom. Ej no, kurde, zabili mnie. No to nic, wczytujemy. 12 minut niestety odcinku już za nami, czy tam odcinka. Czy ja już tu kopałem? No niestety tak. Dobra, no to nic, zbierzemy jeszcze raz te miksturki. Boże, miksturki. Te rośliny. No i sobie tutaj jeszcze raz pójdziemy zapolować na te zwierzątka. No chciałbym w tym odcinku już chociaż dojść z Jackiem tam do tych takich, jakby to powiedzieć, do tego takiego małego kanionu, w którym to będziemy polować na bagienne bodajże kretoszczury, ale nie chciałbym źle powiedzieć. No widzicie sami, no doświadczenie tutaj po prostu leci jak szalone. Jest tutaj pełno naprawdę potworów, więc wbicie tutaj jakiegoś większego poziomu nie będzie takie trudne. Szczególnie, że potwory same w sobie, jak sami widzicie, są bardzo proste w pokonaniu. Polne pełzacze, które się wydają, że powinny być już trudne do zabicia, są banalne. Oczywiście, jeżeli atakują pojedynczo. Bo niestety na większe ilości nie jestem jeszcze przygotowany. Zębacze. Dobra, musimy sobie jednego zabić. O nie, niedobrze, niedobrze. Musimy to jakoś ogarnąć bardziej taktycznie, bo mimo, że jednego czy nawet dwa jestem w stanie zabić bez jakichś większych kłopotów, no to niestety, jeżeli przyjdzie mi walczyć z trójką, to jestem już trochę w innym położeniu niestety. Co my tu mamy takiego? Przemiana w wilka to mi nie pomoże tutaj. Mogę sobie przyzwać dwa szkielety gobliny. I
tak też zrobię, zdaje się. One mi na pewno trochę pomogą. Dobra, pomogły. Bo w ostateczności no to co chciałem zrobić się udało zrobić. Jeden się nawet zbugował z tego co widziałem. Okej, jest tu coś jeszcze ciekawego. No jest jakieś takie miejsce, w którym mamy trochę strzał, które się no na pewno nam przydadzą. Kurczę, 15 minut odcinka, a ja się tak bujam i w sumie nic z tego nie ma. Ale no przynajmniej sobie możecie popatrzeć na piękne widoki Arkendaru. Chociaż wiem, że tak naprawdę nikogo to nie interesuje zbytnio. Bo jesteście ciekawi pewnie zadań, które będę tutaj wykonywał, a będzie ich na pewno bardzo wiele. Dobra, tutaj z tego co tak widzę oględnie to nic nie ma. A też nie chodzi o to, żeby zebrać każdą roślinę leczniczą w Arkendarze, bo to jednak będzie trwało bardzo długo. Mimo wszystko, jak coś widzę, to po prostu no mam taką wolę, że muszę po prostu iść i to zebrać. Więc jeżeli widzę nawet takie głupie, ciemne grzyby, no to po prostu jest mi ich szkoda. Ale nie przedłużając tego takiego głupiego chodzenia, idziemy już do Jacka Alligatora i z nim wyruszymy na małe polowanie. A zresztą wszystko sami za chwilę zobaczycie. A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwendanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Znasz niejakiego Kruka? Oczywiście. To herszcz bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Muszę go zabić. Co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? Nawet go nie zobaczysz. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wyglądasz, że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Brzmi nieźle. Chyba dla kogoś, komu życie się już znudziło. Wiesz może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Greg? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Greg kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz, gdzie znajduje się wasz obóz? Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co?
Zainteresowany? Opowiedz mi o piratach. Mieszkamy tu od lat. Przed wojną byliśmy znani w tych okolicach i na kontynencie. Wystarczyło wywiesić flagę, żeby kupcy natychmiast się poddawali. Niestety, te czasy już minęły. Od miesięcy nie mieliśmy okazji napaść żadnego statku. Nasz kapitan właśnie wziął część chłopaków i wypłynął, żeby przechwycić jakiś towar. A reszta siedzi w obozie, wygrzewa się na słońcu i czeka na powrót kapitana. Miejmy nadzieję, że Greg wróci z porządnym łupem. Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Chodźmy zapolować. Dobrze, dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? Tak. Dobrze, trzymaj się blisko mnie. No i teraz idziemy z Jackiem Alligatorem na polowanie. No, jest to taka pierwsza wstępna misja w Jarkendarze właściwie. No bo jeżeli od razu byśmy poszli do bandytów, to bez... Oj kurde, uderzyłem Jacka przypadkiem. Bez pancerza piratów i tak nic nie... Znaczy nie pancerza piratów, tylko bandytów. I tak byśmy nic nie wskurali, bo nie udałoby się nam nawet zbliżyć do obozu. No co za tym idzie, musimy po prostu... No... Przejść naprawdę sporo misji do momentu, aż będziemy mogli wejść tam do tych bandytów. Niemniej jednak są to najbardziej ciekawe misje w grze Gothic 2 Noc Kruka. Uważam, że są one dużo ciekawsze niż wszelakie misje na wyspie Korinis. Bo naprawdę ta wyspa Jarkendar, nie wiem jak to można nazwać, czy wyspa, czy kontynent może, naprawdę jest tak ciekawa, że po prostu nie mam słów, żeby to opisać. Jack Alligator tam sobie już walczy. Musimy mu chociaż trochę pomóc. No, cały czas zbieram, co się da. Zabił dwa polne pełza, trzeci kawę, czy dostałem za nie doświadczenie. No jak widzicie, doświadczenie tutaj sobie leci z 1000 na 1000 tak po prostu. Nie trzeba to wkładać jakichś zbyt dużych wysiłków, żeby po prostu expić. No i też jest to bardzo, bardzo fajne. Chociaż trochę by się mu przydało może pomóc. Załatwione. No widzicie, chociaż tyle dla niego zrobiliśmy. No i idziemy dalej za Jackiem. Tutaj będzie teraz w lewo to zejście i tam właśnie będzie to miejsce, gdzie będziemy walczyć z tymi kretoszczurami. Kotlina, to tutaj zaczniemy szukać tych bestii. Chodź za mną. Okej, no to lecimy. Chciałbym mu pomóc chociaż minimalnie, bo później powie mi, że mu w ogóle nie pomogłem. Ale raczej nawet nie zdążę wyciągnąć broni. No. Tak to właśnie wygląda. Nic tu nie ma. Nie wiem, czy jest sens mu w ogóle pomagać. I tak nas wyprzedzi i tak. No ale jak chce. Ja mu chciałem pomóc, ale że on nie chce, to już nie moja wina. Swoją drogą jest on bardzo, bardzo silny. Tego właśnie się obawiałem. Czego? Nie wystarczy nam tego mięsa. Musimy iść do kanionu. Uważaj, im dalej, tym bardziej niebezpiecznie. Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się mnie. Co takiego żyje w kanionie? Nie chodzimy tam, jeśli nie musimy. Siedzą tam brzytwiaki, a one potrafią być cholernie twarde. Unikaj ich, jeśli ci życie miłe.
Dobrze, chodźmy. W porządku. Dobra, ja tutaj zapiszę grę, bo chciałbym mimo wszystko podejść tam kawałek dalej. Z tego co wiem, jest tutaj w okolicy bardzo dobry łuk, z tego co dobrze pamiętam. Mam taką nadzieję, że mnie pamięć nie zawodzi. Mimo wszystko wolę zapisać grę, bo wiem, że Jack może się po prostu zbugować i zniknąć. Tu jest jeszcze jeden jaszczur, ale to nie jest jakiś problem dla mnie. Dobra, Jacka dalej widzę, więc jest ok. Teraz jest tylko pytanie, czy on się nie zbuguje. Tutaj mamy długi łuk, który ma, uwaga, 95 obrażeń, czyli brakuje mi już tylko 5 punktów zręczności do niego. No jest to na ten moment jedna z lepszych broni. Widzę dalej Jacka, więc jest bardzo dobrze. Już nie mówię o tym, że tam kawałek dalej będę się musiał tak czy siak udać, żeby znaleźć ciało. Nie wiem, jak miała na imię ta postać, to był jakiś Hank albo Hans. Nie wiem, zresztą wszystko zobaczycie już jak dojdziemy na miejsce. Najgorsze jest to, że czas odcinka mi się kończy. I następne rzeczy będę mógł wam pokazać dopiero w kolejnym odcinku, ale to głównie przez to moje zbieractwo, które mi się bardzo udziela, ale powiem wam, że wolę tak zbierać i mieć bardzo mocną postać, expić, wszystko wybijać i tak dalej. Przynajmniej przechodzę tą grę w ten sposób, w jaki uważam, że trzeba ją przechodzić, czyli po prostu zbierać, eksplorować, expić. Jednym słowem, no, wiecie o co chodzi. Nie jesteś stąd, prawda? Wyglądasz na kogoś, kto widział już spory kawałek świata. Ukradniemy mu co ma. Zajęty? Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Henry chce drewna, co oznacza, że muszę wyciąć jeszcze sporo drzew. Henry? Dowodzi naszą grupą. Stoi przed obozem i lubi sobie pogadać. Wiesz, różne rzeczy o tym, że musimy robić to, co do nas należy, dla dobra innych i takie tam brednie. Oczywiście on nawet palcem nie kiwnie. Gdzie leży wasz obóz? Idź tą ścieżką na zachód. Na pewno spotkasz Henry'ego. Henry jest waszym przywódcą? Tak, jest dowódcą naszej grupy abordażowej. Za to naszym kapitanem jest Greg, ale nie ma go w tej chwili. Muszę iść. Hej, jeżeli wracasz do obozu, to przekaż coś Henry'emu. Te drzewa są strasznie twarde. Wycinka jest ciężka, więc jeszcze przez jakiś czas drewna nie będzie. Powiedz mu to. Okej. Okay. Pozbieramy sobie tutaj te rzeczy. Jeszcze tutaj się udamy do tego kolesia. Ale najpierw musimy no po prostu porobić jeszcze parę misji z tym Jackiem Alligatorem. Zresztą jest tu naprawdę multum zadań. I one są tak bardzo ciekawe, że już nie mogę się doczekać, kiedy wam je pokażę. Niestety już widzę, że na ten odcinek czas mi się kończy. Od razu zabiorę się za kolejny, nawet nie będę czekał. Bo po prostu tak bardzo lubię ten content, jaki wprowadza Jarkendar. Jest on świetny. No chodź, parszywa bestio. Tutaj nic właściwie nie musimy robić. Jack Alligator i tak nam ze wszystkim pomoże. Ale może warto byłoby mu choć trochę pomóc. Chociaż nie ma to zbyt wielkiego sensu, tak z tego co widzę. Dobra. No i tu mamy te bagienne szczury. Niczego tu nie znajdę. Powiedz mi, po co ja w ogóle cię zabrałem? Nie upolowałeś ani jednego szczura. Może potrafisz robić coś innego? Weź szczura i zanieś go temu leniowi Morganowi. Znajdziesz go w obozie. Pewnie będzie się wygrzewał na plaży, czekając na ciebie. Przy wejściu spotkasz Henry'ego, który pilnuje, żeby nie podkradli się tu bandyci. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Powinien cię wpuścić. Henry jest przewrażliwiony, a przy tym lubi zgrywać ważniaka. Okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Jestem dobrym myśliwym i mogę ci powiedzieć, jak najlepiej ścigać zwierzynę i pozyskiwać kły. Wystarczy, że zapytasz. Naucz mnie. Czego chcesz się dowiedzieć?
On nas uczył łuków i paru jakichś pierdółek. Jeśli które... będziesz mnie szukać, to najprawdopodobniej będę siedział gdzieś w pobliżu palisady. Palisady? Przejdź się na zachód, a zobaczysz, o co mi chodzi. Dobra. No tak jak mówiłem, on nas uczy takich rzeczy, które za bardzo mnie nie będą w tym momencie interesować, więc oleję to. Tu wam pokażę ciekawostkę. Są tutaj pustynne szczury i za jednego jest aż 100 punktów doświadczenia, czyli... zobaczcie, jak jest tutaj zwiększony po prostu poziom otrzymywania doświadczenia za zabicie potworów. No jest to, jak dla mnie, ogromna różnica. Także no, widać po prostu, że Gothic 2 Noc Kruka stawia na duże doświadczenie, jeżeli chodzi o dodatek. Patrzcie, jak zdobyliśmy około 3000 doświadczenia przez samą drogę tutaj z Jackiem. Dobra, ja sobie zapiszę grę i spróbujemy się teleportować. Ciekaw jestem sam, czy wywali grę, czy nie. Pewnie wywali, jak znam życie. No, udało się. No to jeszcze pogadamy. No, już zrobię w tym odcinku sporo. Uaktywniłem jeden z kamieni teleportacyjnych. Widzę. A więc jednak miałem rację. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. No więc w kolejnym odcinku aktywujemy sobie jeszcze jeden tutaj w tej świątyni. Potem pójdziemy znowu do kanionu i już postaramy się ogarnąć coś u piratów. Także ja zapisuję grę. No cóż, w tym odcinku to by było na tyle, ale tak bardzo chcę nagrywać kolejny, że zrobię to od razu. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.